Uwaga, ten materiał dotyczy najbardziej okropnych rzeczy, jakie są w ogóle dostępne w internecie czy na świecie. Przed nami iceberg najgorszych, najobrzydliwszych, najbardziej deprawujących rzeczy. I pojedynczo omawiane pozycje będą dotyczyć takich rzeczy jak morderstwa, egzekucje, wykorzystywanie, gwałty. I najpewniej wiele więcej innych okropnych rzeczy, które można sobie tylko wyobrazić. Generalnie o tym będzie ten odcinek. Jeżeli jesteś osobą młodszą, bądź naprawdę przeszkadzają ci takie rzeczy i nie chcesz takich rzeczy oglądać, wyłącz ten film. Jeżeli oglądaliście ten film, bardzo dobrze wiecie, że internet skrywa bardzo dużo bardzo złych, okropnych, niekiedy nielegalnych rzeczy, które mogą być dostępne w pewnych miejscach. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tylko i wyłącznie takimi naprawdę chorymi rzeczami z internetu. Przed wami ponad godzinny iceberg dotyczący najgorszego chorego gówna, jakie można znaleźć w internecie. Link do iceberga macie w opisie. W opisie macie też link do gościa, który ten iceberg opisał. Ja robię to po polsku, na własną rękę. Oczywiście część wyjaśnień pochodzi z jego filmu, ponieważ do części rzeczy sam się nie dokopałem, bądź nie chciałem się dokopać, bo to są naprawdę okropne i szokujące rzeczy. Także tak już bez przedłużania, zapraszam was do oglądania. Zacznijmy od warstwy numer 1. Piątek 13. Piątek 13 to jedna z najpopularniejszych serii horrorów, które rozpoczęły się w latach 80. Od filmu z 1980 roku o dokładnie tym samym tytule. Później powstał do tego jeszcze pierdelion innych części. W każdej z nich Jason, bądź jego naśladowca, bądź martwy Jason, który wrócił do życia, ewentualnie jego matka, zabijają nastolatków nad jeziorem Crystal Lake, nad którym rzekomo Jason utopił się wiele lat wcześniej, ale z jakiegoś powodu nagle wygramolił się z jeziora i zamiast odnaleźć własną matkę, to skubaniec przesiedział z 20 lat w lesie. Nikt go nie odnalazł. To jest głupie, jakby tak nie patrzeć. W kolejnych częściach akcja zawitała także i poza to jezioro. A Jason to zawsze był wielki gość w masce baseballowej, który zabijał w mocno groteskowy sposób. No nic specjalnego w porównaniu do reszty tego iceberga. Następnie laleczka Chucky, no wiecie o co chodzi, to są zwykłe filmy horrorowe. Naznaczony, obecność, Annabelle, The Ring, Koszmar z ulicy Wiązów, czy nawet Klątwa. Tą pierwszą warstwę stwierdziłem, że możemy trochę przeskipować, ponieważ to są zwykłe, basicowe filmy horrorowe, które najpewniej, jeżeli nie wszyscy, to większość z nas je zna, pamięta i w sumie nie są jakieś mega straszne, przynajmniej dla mnie. A w związku z tym, że mamy bardzo sporo tematów do omówienia, tą pierwszą warstwę możemy sobie trochę przeskipować. Niemniej w ramach kontekstu dla całej reszty tego iceberga, to wszystko to są zwykłe filmy horrorowe, które obejrzeć możesz sobie na wyciągnięcie ręki i możesz mieć absolutną pewność, że nie poryją ci one psychiki jakkolwiek ze względu na pewne restrykcje, których twórcy horrorów popularnych muszą się trzymać. Stąd to jest absolutnie najłagodniejsza warstwa ze wszystkiego, co dzisiaj sobie przejrzymy. Więc jeżeli oglądałeś Annabelle, kto się bał na Annabelle, albo Koszmar z ulicy Wiązów i jakkolwiek wzbudziło to w tobie strach bądź obrzydzenie, to zaczekaj sobie co najmniej do trzeciej warstwy. Drugiej w sumie też. W każdym razie ta pierwsza część iceberga ma faktycznie całkiem sporo sensu, ponieważ jeszcze jesteśmy na wierzchołku góry lodowej i jeszcze nawet się nie zanurzyliśmy. A idziemy coraz bardziej w tym kierunku, ponieważ schodzimy na tier drugi, który to rozpoczyna się od teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Totalny, absolutny GOAT classic z 1974 roku w reżyserii Tobiego Hoopera. Film opowiada o grupce znajomych, którzy wyjeżdżają do Teksasu. Jak dobrze pamiętam, odwiedzają jakiś dom ich wujka czy coś, w każdym razie są w takim miejscu. Po drodze zgarniają ze sobą dziwnego autostopowicza, który okazuje się być większym creepem niż mógłby wam się wydawać. Następnie okazuje się, że ten autostopowicz jest w rzeczywistości członkiem pewnej rodzinki kanibalów. Kanibali? Coś takiego? W tym filmie tych creepów jest trzech, jest on, jest Leatherface, czyli dość ikoniczna postać ostrego, odklejonego psychopaty, który lata z piłą łańcuchową, a także ma na sobie maskę z ludzkiej skóry, a w tym przypadku miał dwie takie maski, jak dobrze pamiętam. Albo ewentualnie trzy, nie pamiętam. Dodatkowo w rodzice znajduje się również ich stary, czyli miejscowy szeryf. Czyli podsumowując, razem są dosyć OP, ponieważ nawet gdybyś chciał poszukać pomocy na tym zadupiu, to jej nie znajdziesz, bo pomoc też chcecie zjeść na obiad. Film znajduje się na tej warstwie, ponieważ jest dużo brutalniejszy od tego, co widzieliśmy na warstwie pierwszej. Stąd najpewniej również nazwa tego filmu. Przemoc jest tutaj dość uwypuklona. Generalnie ideą, która przyświecała produkcji tego filmu, było traktowanie ludzi w filmie w taki sposób, jak traktuje się zwierzęta w rzeźniach, żeby wspomóc, nie wiem, wegetarianizm czy coś.
kupiła. Jest to film w reżyserii Jamesa Wana z 2004 roku, który opowiada o dwóch gościach, którzy w dziwnych okolicznościach budzą się w łazience i oboje muszą zrobić sobie jakąś dotkliwą krzywdę, żeby stamtąd wyjść, na przykład obciąć sobie stopę. A wszystko to przyświeca temu, aby ewentualne ofiary nauczyły się doceniać swoje życie, ponieważ seryjny morderca Jigsaw, znany również jako John Kramer, który stoi za tym wszystkim, on buduje te pułapki, on ma całe plany, stwierdza, że ludzie dostatecznie swoich żyć nie doceniają. Generalnie w filmie znajduje się więcej tego typu sytuacji, to są te słynne pułapki z serii Piła, gdzie ktoś, kto jest w pułapce, najpierw musi najczęściej coś sobie obciąć, żeby móc z niej wyjść. I generalnie na tym cała ta brutalność, nieprzystępność filmu polega. Później powstało do tego bardzo sporo innych części, z których większość moim zdaniem nie jest warta uwagi. Dziesiątka była spoko, więc jak coś to polecam, bo dziesiątka jest naprawdę fajna. Hostel. Jest to film z 2005 roku, dość podobny do Piły, niemniej dużo mocniejszy. Chyba. I myślę, że jeżeli obejrzysz ten film z odpowiednim nastawieniem, to bardzo zniechęcisz się do wyjazdu na Słowację. Przynajmniej ja tak miałem kiedyś. W sumie z tyłu głowy trochę to mam. Generalnie film opowiada o trzech gościach, którzy jadą pociągiem po Europie, dokładnie są Amerykanami, co jest ważne w kontekście fabuły filmu. Aż w końcu zajeżdżają na Słowację, gdzie jeden po drugim zostają dojechani przez jakąś dziwną organizację. Gości, którzy zamieniają ludzi na mięso w fabryce. I to źle brzmi, ludzi na mięso? No generalnie wiecie, o co mi chodzi, jakoś ich tam dekapitują i tak dalej. A później sprzedają za określone sumy pieniędzy. Amerykanin jest top tierem tutaj i jest najdroższy, więc najwięcej na nim zarobią. Myślę, że film jest dosyć definitywnym, grindhouse'owym filmem, w sensie jest naprawdę bardzo brutalny, nieprzyjemny, ciężko się to ogląda. Później powstały jeszcze dwie części, które są już dość gówniane i przesadzone. Kieł. To jest dość ciekawy film, o którego istnieniu wcześniej nie wiedziałem. Jest to kolejny naprawdę specyficzny body horror, gdzie jeden typ porywa drugiego typa, a następnie w wyniku operacji zamienia go w jakieś dziwne połączenie człowieka i foki. I szczerze to wygląda naprawdę mocno, jak tak sobie patrzę, samego filmu nie oglądałem. Niemniej podobno jest bardzo mocny, nawet mocniejszy od Hostelu. Ludzka stonoga. To też jest dziwny film i najlepszy dowód na to, uwaga, to będzie suche, że pierwszy ma najlepiej. Bo generalnie film opowiada o jakimś chorym, pojebanym dosłownie naukowcu, który porywa sobie trójkę ludzi, a następnie łączy ich ze sobą w ludzką stonogę. Na zasadzie łączy usta drugiego z dupą pierwszego, a dupę drugiego z ustami trzeciego. Jeżeli dalej nie jest do końca dla was jasne, dlaczego to pierwszy ma najlepiej, odpowiedzcie sobie sami, bo macie już wystarczająco dużo wskazówek. Oraz tu brutalny, przesranie dziwny film, który giga nieprzyjemnie się ogląda. Tyle, w sumie. Jest dość gówniany tak swoją drogą. Midsommar po polsku w biały dzień. Nie oglądałem tego. Jest to jakiś mocny horror o jakimś szwedzkim kulcie. I w sumie jak na to, że nigdy go nie oglądałem, to niewiele więcej mogę powiedzieć. Podobno jest dobre. Wzgórza mają oczy. Film w reżyserii Wesa Cravena, który dotyczy rodzinki kanibali mieszkającej w górach, która porywa inną rodzinkę, która właśnie przez te góry jedzie. Generalnie overall to jest bardzo nieprzyjemny film. Jest to sporo brutalności, tutaj po prostu takich niesmacznych rzeczy. Sami kanibale też są dość ciekawie zrobieni i zresztą patrząc na ich mordy, to wiadomo naprawdę czemu to jest takie niepokojące. Według mnie jest to po prostu dobrze zrobiony horrorkowy film, taki brutalniejszy. A tier drugi kończymy najlepszym horrorem ever, czyli Dom Tysiąca Trupów. Jest to film w reżyserii Roba Zombie z 2003 roku. Jest trochę innym podejściem do bardzo podobnej historii jak w pierwszej teksańskiej masakrze, to znaczy macie rodzinkę ostrych posrańców. W tym przypadku jest to rodzinka Firefly, którzy robią różne dziwne, nieodpowiednie rzeczy. Film jest dosłownym zjazdem po rozmaitych kliszach horrorowych i im dalej w las, tym jest coraz dziwniej. Przykładowo pod koniec wiele elementów naprawdę traci sens, ponieważ robi się na tyle dziwnie. Ale oczywiście najlepszym elementem tego filmu jest nikt inny jak kapitan Spaulding. I teraz schodzimy już pod wodę, ponieważ przed wami tier trzeci, czyli dosyć gorsze już filmy, exploitation. Więc zacznijmy od początku. Dodatkowo to jest już ten moment, kiedy filmy nie są już jakkolwiek ciekawe do obejrzenia, bądź potrzebne osobie, która jest jakkolwiek poczytalna. Czytaj po prostu, jeżeli masz poukładane w głowie i nie jesteś jakimś zjebem,
to weź nie oglądaj tych filmów, potraktuję jako ciekawostkę z tego mojego materiału. Teraz przechodzimy na kilka warstw najgorszego, chorego gówna, o jakim możecie dowiedzieć się z internetu. Nie polecam absolutnie. Salo, czyli 120 dni. To jest film mający miejsce w faszystowskich Włoszech podczas II wojny światowej i opowiada o tamtejszych bogatych jelitach, które... Czy ja właśnie powiedziałem jelitach? Elitach? Co? Które zdają sobie sprawę, że najpewniej ich egzystencja prędzej czy później skończy się po zakończeniu wojny, bo zostaną doprowadzone do odpowiedzialności za czyny, jakich się dopuściły. W związku z czym postanawiają spędzić ostatnie dni swojego życia na robieniu najgorszych, najbardziej niewytłumaczalnych, najobrzydliwszych rzeczy, jakie można by zrobić. I właśnie o tym opowiada ten film. Całość jest pokazem okrucieństwa tamtych ludzi. Nic, co można by jakkolwiek szerzej skomentować. Generalnie przez cały film ich goro ofiarami pada 18 nastolatków, 9 chłopaków, 9 dziewczyn i dzieją się tam różne fatalne rzeczy. Kolejny film to Martyrs, Skazani na strach, który nawet w 2008 roku był normalnie emitowany w polskich kinach. Najprościej mówiąc, film opowiada o dwóch dziewczynach, które są przetrzymywane w niewoli przez większość swojego wczesnego życia, a później, kiedy się uwalniają, chcą dokonać zemsty na osobach, które je skrzywdziły. No, dość proste. Film zebrał bardzo dobre oceny i podobno jest takim zwykłym filmem z dużą ilością przemocy, który jednak ma także wiele swoich bardzo złych elementów. Przykładowo znajduje się tam scena zrywania skóry z pewnej osoby i rzeczywiście jest to bardzo mocne, niemniej po tym, jak sam się dokopałem do pewnych elementów, to w sumie wykonanie tego jest niezbyt realistyczne, chociaż i tak nie zmienia to faktu, że dość mocarnie ryje ci to czachę, jak to oglądasz. Co ciekawe, film doczekał się również swojego remake'u z 2015 roku, który z grubsza opowiada dokładnie tą samą historię. Następnie, co interesujące, niskobudżetowa, czarna komedia z 1972 roku o nazwie Różowe Flamingi. I jak pewnie zresztą już zauważyliście, to jest cholernie dziwny film opowiadający o pewnej rodzinie, która ma się za najobrzydliwszą, najgorszą, w ogóle najbardziej śmieciową rodzinę na świecie. I cały swój czas ekranowy wykorzystują, żeby jak najbardziej nam to udowodnić, robiąc różne obrzydliwe rzeczy. Nawet jest tu scena degustacji psiego gówna. Kurwa, naprawdę? W tym filmie jest coś takiego. Jakby, może przemilczmy już istnienie tego gówna i przejdźmy trochę dalej, nie? Aż się zażenowałem, o czym ja nagrywam. Ja. Shoyo Tsubaki. Nie wiem, nie kojarzę japońskiego, może wymawiam to źle. Nie zjedzcie mnie w komentarzach, jak lubicie anime. Spokojnie, oglądałem tylko Death Note'a. Jest to zbanowany animiec, zbanowany ze względu na brutalność, jaką się charakteryzuje. Opowiada o dziewczynie, która znajduje swoją matkę martwą. W sumie to odnajduje ją leżącą w łóżku. Po zdjęciu kołdry odnajduje samą matkę jakby chodzą po niej szczury i tak dalej. To jest w ogóle adaptacja jakiejś mangi, która już sama w sobie była brutalna i film dosłownie to przenosi na język filmu. Generalnie nawet jest to dostępne na pewnym serwisie, którego wolałbym nie promować. Generalnie całość jest nawet dostępna w tym polskim internecie, jak dobrze poszukacie. Jeżeli wam coś sugerował, kolega mi mówił. Sam zmusiłem się do obejrzenia jednego z uploadów tego gówna, przynajmniej do kilku scen i żałuję strasznie. Generalnie dziewczyna odkrywa łóżko, w którym leży jej matka, martwa, i jest zjadana przez szczury. Dzieje się tam od groma jakiegoś innego chorego gówna, jakby... Ja nie wiem, to jest dziwne. Babka zjada jakiegoś koguta na początku. Całość trwa niespełna 50 minut, jest po prostu takim ciągiem chorego gówna po prostu. Nie wiem, stary, nie polecam, to jest... A już na tyle znęcałem się nad sobą, mówiąc o tym gównie, że przejdźmy może do następnego, którym możliwe, że już słyszeliście. Serbski film. Uwaga, plot twist, serbski film został wyprodukowany w Serbii przez Serbów. Pewnie nikt się tego nie spodziewał. Generalnie film opowiada o aktorze graficznych, który zgadza się uczestniczyć w pewnym filmie artystycznym, który okazuje się być czymś dużo gorszym od jego już i tak ciulatej profesji, w której dane było mu występować. Nasz kolega występuje we wspomnianym filmie i później wszystko staje się jeszcze gorsze, sytuacja staje się coraz mroczniejsza.
Czy to dla niego, czy to dla innych aktorek występujących w filmie, z którymi ten musi się kontaktować. Ogólnie film jest podobno strasznym gównem, nie ma jakiejś nie wiadomo jakiej fabuły i po prostu strasznie tryharduje i stara się, żeby być jak najbardziej szokującą rzeczą. No ale jednocześnie no za bardzo w tym nie wychodzi, nie wiem, straszne gówno. Ale jeżeli siedzicie jakkolwiek w tematyce strasznych filmów z internetu lub tych obrzydliwych, to musieliście o nim słyszeć. Ja nawet o nim słyszałem, nie wiedząc o co w nim chodzi. Ludzka stonoga 2. Tutaj podstawowa różnica między pierwszym filmem a drugim jest taka, że w drugim macie ziomka, który obejrzał sobie pierwszą ludzką stonogę i stwierdził, że to jest cudowny pomysł, żeby zrobić sobie własną. No ja miałem to samo milion razy ostatnio w kinie, jak sobie byłem na Dune ostatniej, to sobie pomyślałem, że przecież też pewnie jestem wybrańcem jakimś i pojadę na pustynię i będę mesjaszem u ludzi i tak dalej. On miał dosłownie takie samo spostrzeżenie na temat pierwszej ludzkiej stonogi i zrobił taką samą, tyle że dłuższą. Nie wiem, czy ze 100 ludzi? Nie pamiętam. Z ilu w sumie? Ze 100 chyba zrobili w trzeciej części, w drugiej z 7? 10? Nie wiem, nie oglądałem, ale kojarzę to i tamto, bo tak. Pewnie nadużywam tego słowa, ale ten drugi film jest strasznym, żeby nie powiedzieć gównem, to badzie wiem. Ciekawe jest to, że przy okazji trzeciego filmu dochodzi do wielkiego crossoveru, ziomka z tego filmu i ziomka z poprzedniego filmu. I oni łączą siły i robią jeszcze dłuższą ludzką stonogę w trzeciej części. Przejdźmy dalej. Następnie Cannibal. Nie chciałem bardzo mówić tego drugiego słowa w pełni, jako że jesteśmy na YouTubie, więc po prostu użyję spolszczonej nazwy, która faktycznie istnieje. W ogóle nie oddaje natury tego filmu. Nadzy i rozszarpani. Jakby nie kumam, kto przetłumaczył to w ten sposób. Niemniej pozdro ziomuś, jak to oglądasz, bo trzeba mieć łeb, żeby tak ewidentnie spierdolić tytuł filmu. Generalnie w tym filmie wskutek pewnych wydarzeń grupka ludzi znajduje się w pewnej dżungli, zamieszkałej przez pewne niemiłe plemię, które robi z nimi pewne niemiłe rzeczy. Co jest po prostu na maksa przegięta, na maksa brutalna, kontrowersyjna, pewnie wiecie o co chodzi. Generalnie wszystko zaczęło się jednak od tego, że to grupa filmowa przybyła do lasu deszczowego, które jest właśnie zamieszkały przez pewne plemię, a następnie wskutek jakiegoś palenia wiosek, czy robienia wielu innych nieprzyjemnych rzeczy, starają się sprowokować plemię i udaje im się to. No, po to, żeby mieć dobre ujęcia. Ano, po to, żeby mieć dobre ujęcia. A następnie zostają zaatakowani przez plemię i później na miejsce przychodzi wojsko, które odnajduje oryginalny materiał przez nich nagrany i dowiadują się, co tak naprawdę stało się z ekipą filmową. Film stał się niezwykle kontrowersyjny nie tylko ze względu na ukazaną przemoc, ale też przez to, że na planie między innymi faktycznie zginęło kilka zwierząt. Na przykład żółw, tarantula czy dzik. A zresztą ten film wyszedł w latach 80., w 1980 roku. To było na długo przed jakimkolwiek filmem typu found footage, który ma wyglądać jak coś prawdziwego, kręconego z ręki. To wyszło na 19 lat przed Blair Witch Project, w związku z czym wielu ludzi w momencie, kiedy ten film wyszedł, odbierał go za w 100% prawdziwy. Ludzie faktycznie myśleli, że wydarzenia przedstawione w filmie wydarzyły się naprawdę. I co jest jeszcze bardziej postrane, reżyser tego filmu został aresztowany i później musiał zapraszać aktorów występujących w filmie do siebie, tych, którzy zginęli na ekranie, aby udowodnić, że oni nadal żyją, że w filmie nikt ich nie zabił. Jakby to jest niewyobrażalne w obecnych czasach, ale faktycznie to miało miejsce. Dom, który zbudował Jack, to jest dość świeży film, ponieważ pochodzi z 2018 roku i opowiada historię seryjnego mordercy imieniem Jack, który na przestrzeni 12 lat, na przełomie lat 70. i 80. zabił ponad 60 osób. No i film po prostu pokazuje te morderstwa i jest w tym bardzo dokładne. W filmie znajduje się tytułowy dom, który zbudował Jack. Jest to dom z ludzkich ciał, z ciał jego ofiar. Film bardzo dokładnie pokazuje przemoc i to w sumie stąd wziął się na tej liście. Coś naprawdę podobnego do serialu Netflixa o Dahmerze z 2022 roku. Tylko że oczywiście dużo mroczniejsze, brutalniejsze i to stąd znalazło się na tym icebergu. Następnie Klub Samobójców. No cóż, tytuł tego filmu chyba dokładnie sugeruje wam, o czym on opowiada. Macie tutaj klub uczniów z pewnej szkoły, który masowo, zbiorowo chce popełnić. To jest wszystko.
Generalnie to jest taki typowy, dziwny, japoński, niskobudżetowy film, który również doczekał się swojego remake'u w 2018 roku. Oryginał pochodzi z 2001. Po prostu bardzo ciężka rzecz, jakby nie spojrzeć. Po prostu macie tutaj bardzo wiele samochodów na ekranie, które chociaż wyglądają dość ciężko dzisiaj. Jak chodzi o wykonanie, gory całą przesadę, ale niemniej temat jest naprawdę trudny. Tetsuo the Iron Man. Iron Man? Nie, akurat nie ten. To jest pierwszy z dwóch albo nawet trzech japońskich filmów, dosyć podobnych tematycznie do Muchy. Jeżeli pamiętacie tamten film, o ile ktokolwiek jeszcze kojarzy te takie OG fajne horrory, to mamy do czynienia z body horrorem, gdzie jest gościu, którego ciało zaczyna się w coś przemieniać i stopniowo obserwujemy coraz to dalsze stadia jego coraz obrzydliwszej przemiany. I w sumie to właśnie z tego wychodzi cały horror w takich filmach. Obserwujemy coraz to kolejne transformacje, zastanawiając się, czy to, co obserwujemy, to dalej człowiek, czy nie. I coraz bardziej zastanawiamy się, czy w ogóle można funkcjonować w taki sposób. Ten film jest właśnie czymś w tym stylu, tylko że gościu tytułowy Tetsuo zamienia się w Iron Mana. Czytaj, po prostu w bryłę metalu. On dosłownie się topi. Wszystko zaczyna się od gościa, który cierpi na dziwną chorobę, która sprawia, że metale wokół niego bardzo ochoczo łączą się z jego ciałem, a następnie w wyniku wypadku samochodowego choroba ta zostaje przeniesiona na innego gościa. Zostaje zarażony tym i później obserwujemy coraz to kolejne etapy jego przemiany w belkę. Kurwa, metalową. I teraz na przełomie trzeciej i czwartej warstwy przechodzimy do naprawdę mrocznych rzeczy. Jak wcześniej były mniej lub bardziej okropne filmy horrorowe, tak teraz zaczynamy od snafów. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, snafy mają rzekomo pokazywać sceny prawdziwych gwałtów, tortur czy zabójstw, przynajmniej podobno. W praktyce większość z nich jest ustawiona jest po prostu filmami o takim charakterze, gdzie po prostu są aktorzy, którzy wykonują pewne czynności i są postawieni w pewnych sytuacjach. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy będziemy analizować filmy, których zawartość jest w cudzysłowie prawdziwa. A zaczynamy od dosłownej żygowiny, czyli od Slaughtered Vomit Dolls. To jest horror, który, jak sugeruje nazwa, dotyczy zrzeźniowanych, obrzyganych lalek. Naprawdę. Jest to film, który rozpoczął w ogóle nowy gatunek filmowy o nazwie Vomit Gore. Czyli w skrócie masz normalny film gore, tylko że jeszcze kuźwa żygają na siebie, nie? Pychotka. Jest to pierwszy film trylogii Vomit Gore autorstwa gościa o imieniu Lucifer Valentine. W sumie Lucifer, ale wiadomo. To jest dosłownie za dużo przypadków. Gościu nazywa się Lucifer i robi film gore o żyganiu, który jest jeszcze na czwartej warstwie tego iceberga. To nie może być przypadek. W każdym razie w tej warstwie znajdują się trzy filmy, więc od razu przejdziemy przez całą trójkę. Generalnie każdy następny film był gorszy i obrzydliwszy od tego poprzedniego. Drugim filmem jest Regurgitated Sacrifice, który jest po prostu tym samym, ale bardziej. I trzeci film, czyli Slow Torture Puke Chamber, jakby stary, co za tytuły w ogóle, jest ponownie tym samym, ale znowu gorzej i bardziej. Rzekomo wszystkie te trzy filmy tworzą trylogię, która pokazuje przejście dziewczyny przez piekło. Jedyne, z czym mi się to kojarzy, to nie powinienem tego mówić, ale z tą trylogią The Weeknda nową, nie? Bo tam też teoretycznie pierwsza płyta to piekło i to jest trylogia, ale to są dwie rzeczy, których absolutnie nie powinno się porównywać. Rzekomo ludzie twierdzą, że cała trylogia Vomit Gore ma jakieś powiązania artystyczne czy coś, ale stary, no nie kupuję tego. Jakby trzeba mieć tak naćkane we łbie, żeby zrobić coś takiego. Jakby nie wierzę, że w ogóle omawiam taki temat, ale dobra, przejdźmy dalej, ponieważ kolejny film jest jeszcze mocniejszy i ma jeszcze mocniejszy tytuł: Życie i śmierć Porno Gangu. Ponownie jest to serbski film z 2009 roku. Krócej mówiąc, jest to film o gościach, którzy kręcą filmy dla dorosłych i wybierają się w podróż, gdzie dzieją się różne gówniane rzeczy. Ponieważ tym razem zamiast filmu dla dorosłych o, wiadomo, jakim
postępowaniu. Chcą nakręcić film dla dorosłych typu snuff. No i później po prostu kręcą ten film wiadomo w jaki sposób. Na spokojnie, to jest już zdecydowanie ten moment filmu, kiedy nawet nie brałem się za oglądanie niektórych rzeczy, o których mówię, po to, żeby oszczędzić sobie zdrowia psychicznego przed maturą i w ogóle całym życiem. Ale ten film naprawdę istnieje i dotyka na przykład tematu tego, jak daleko jesteś w stanie się posunąć dla pieniędzy, co jesteś w stanie zrobić. No, dość aktualny temat w dobie obecnych czasów w internecie, więc może przejdźmy już trochę dalej do SNAF 102. To jest o tyle ciekawa sytuacja, że jest to film typu SNAF, który jest tak naprawdę filmem dokumentalnym o innych filmach typu SNAF. Ponieważ główna bohaterka tego filmu, pewna reporterka, przeprowadza śledztwo w sprawie istnienia filmów SNAF i niebawem sama staje się aktorką takich filmów. Dosłownie na jedno pojawienie się w jednym, jedynym filmie. Wiadomo z jakich względów. August Underground to jest film, który został zbanowany w wielu krajach na całym świecie za promowanie przemocy seksualnej, tortur, ekstremalnego okrucieństwa, no i jeszcze dorobili do tego dwa kolejne filmy. Jest to ponowny film stylizowany na snuffa. Jest to kompilacja kilku nagrań opowiadająca o dwójce socjopatów, z których jeden bardzo lubi torturować oraz łamać różne normy społeczne, a drugi za to go filmuje. I to mi przypomina pewien duet na polskim YouTubie, który absolutnie nie był aż tak ekstremalny jak to, ale też jeden filmował drugiego i oboje robili różne szkodliwe rzeczy. Nie mówię co mam na myśli, zgadnijcie sobie sam. Tylko że duet z tego filmu jest jakieś 5000 razy gorszy, ponieważ między innymi porywają ludzi w trakcie filmu, okaleczają, tną zwłoki na kawałki, nękają właściciela sklepu, biją ludzi, no o tym jest ten film. Generalnie straszne gówno, stare. I oni to podzielili na 3 części. Ja nie wiem, kto to obejrzał, żeby nagle reżyser tego czegoś stwierdził, że hej, robimy kolejne 2 części, ale współczuję, naprawdę. Dodatkowo w ramach ciekawostki wokół filmu też miejsce miało pewne śledztwo, ponieważ ludzie byli przekonani, że to, co jest tam pokazane, wydarzyło się naprawdę. Niemniej nie wydarzyło się naprawdę. Viva la Muerte to hiszpański film z 71 roku. To jest naprawdę dziwny film opowiadający o pewnym chłopcu, który wychowuje się w Hiszpanii i w międzyczasie poznaje swoje życie, jakie ma opinie na temat pewnych sytuacji, po prostu dorasta, a w tle mamy do czynienia z różnymi scenami z użyciem ostrych obiektów czy bliskich kontaktów seksualnych, niekiedy niezbyt oczekiwanych przez jedną ze stron, wiecie co mam na myśli. Wreszcie mamy film, który ma nawet swój polski tytuł: Królik doświadczalny. Diabelski eksperyment. Jest to japoński film z 1985 roku, który zapoczątkował 6-częściowy cykl filmów o tym samym tytule. I fabuła przedstawia się tak, że grupa z Wyroli porywa kobietę, która służy im jako królik doświadczalny w ich eksperymentach odnośnie odporności ludzkiego ciała na tortury fizyczne i psychiczne. Dziewczyna jest torturowana na wiele różnych sposobów, no i to dzieje się przez cały film w bardzo brutalny sposób. Później pojawiła się dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka. Piątka w ogóle ma nazwę Królik Doświadczalny 5, Android z Notre Dame. Necromantic to jest niemiecki film z 1987 roku. Jest to film zachodnio-niemiecki, powstał w RFN. Ja nie spodziewałem się, że pójdziemy w aż takim kierunku. No niemniej jest to ciekawe. Film opowiada o pewnym Robercie, który pracuje w firmie zajmującej się usuwaniem zwłok, a pewnego dnia stwierdza, że idealnym pomysłem będzie zabranie jednego z ciał do siebie do domu. Sam Robert jest ostrym posrańcem, ponieważ w swoim domu kolekcjonuje ludzkie szczątki i ma jeszcze dziewczynę Betty, która urządza sobie kąpiele we krwi. No i później, kiedy on przynosi jednego z trupów do domu, to Betty jest tym bardzo zadowolona i zaczyna się z nim bawić. Dodatkowo powstał też Necromantic 2. Jakimś cudem jedynka dostała sequel. Jest to już totalne chore gówno i te filmy to jest dosłowny pokaz
dla jakiegoś chorego pojęcia, który lubi to oglądać. Nie rozumiem, sam też nie oglądałem, nie zamierzam, aż mi się dziwnie o tym mówi. Melancholie der Engel to jest kolejny niemiecki film, tym razem z 2009 roku. W przełożeniu na polski jest to Melancholia Aniołów. Najprościej mówiąc, film opowiada o dwóch przyjaciołach, którzy zbliżają się do końca, czytaj, wiedzą, że niedługo umrą, w związku z czym postanawiają się nie pierdolić w tańcu i ogarniają sobie chatę w lesie, a następnie porywają ludzi i się nad nimi znęcają, bo przecież trzeba poczuć życie czy coś. Nie wiem, stary, jakby... Ja mam dość już w tym momencie. Ogólnie to jest już taki naprawdę totalnie gówniany, shitowski film, nie? Nie polecam, nie róbcie takich. Kolejny film to Where the Dead Go to Die. To jest najdziwniejszy tytuł póki co. Kiedy martwy ginie, czy coś. Film opowiada o trójce dzieci, które znajdują się w ciężkich sytuacjach rodzinnych i są zaniedbywane przez swoich rodziców. Mamy tutaj m.in. Tomiego, którego rodzice mają gdzieś, Sophie, która jest m***ana przez swojego ojca, oraz Ralfa. I to będzie chore gówno, ponieważ Ralf ma przyczepionego do głowy martwego brata syjamskiego. I generalnie oni żyją sobie własnym życiem, aż w końcu w pewnej nocy jest zaćmienie księżyca. Tak, dosłownie. I każde z tych dzieciaków spotyka mówiącego czarnego psa imieniem Labby, który w cudzysłowie zamienia ich życie w piekło i jest to powiązane z seryjnym mordercą, który prześladowany jest przez mroczne istoty z innego wymiaru i poluje na przypadkowe ofiary w kościele. Kurwa, to jest opis na Filmwebie tego filmu. Generalnie straszne gówno. Następnie przechodzimy do filmu, o którym nawet nie ma artykułu na Wikipedii. Mianowicie Juvenile Crime, a.k.a. Schoolgirl in Cement. Dziewczynka ze szkoły w cemencie. Ten tytuł chyba mówi wam wszystko. Jest to film oparty na faktach. Oparty na zbrodni dokonanej przez czterech nastolatków na przełomie 88 i 89 roku. Dokładnie opowiada o morderstwie dziewczyny imieniem Junko Furuta. Ja pewnie wypowiadam to źle, ale... no... ta historia jest naprawdę przeokropna. Dziewczyna miała 17 lat, uczęszczała do szkoły średniej. W końcu została porwana przez wspomnianą czwórkę nastolatków, którzy przetrzymywali ją w pewnym pomieszczeniu, zamkniętą przez 44 dni, gdzie była katowana, podpalana, k***ona. Później po jej śmierci jej ciało zabetonowano. Tak, to jest jedna z najokropniejszych prawdopodobnie spraw, o jakich dowiedziałem się kiedykolwiek i wolałem tego nie wiedzieć. I powiem tylko tyle, że film, o którym mowa, jest oparty na tej historii. Pokazuje to i tamto, jest okropny, podobno, może przejdźmy dalej. Ostatni film na tej warstwie to Filozofia Noża. Generalnie jest to film pokazujący archiwalne materiały nagrane przez jednostkę 731 Armii Japońskiej. I po prostu bardzo graficznie pokazuje przemoc na przykład. Są to nagrania zarejestrowane podczas II wojny światowej. No i po prostu bardzo nieprzyjemna rzecz. I w ten sposób kończymy tier 4. Przejdźmy do warstwy numer 5. I w ten oto sposób przechodzimy do kolejnej warstwy. I tak, żeby jakoś wprowadzić was w temat tego, czym zajmować będziemy się na warstwie 5, to generalnie do czynienia mamy z filmami, które mają minimum fabuły i skupiają się tylko i wyłącznie na tym, żeby być najbrutalniejszymi, jak to tylko możliwe. Tylko to się w nich liczy. A zaczynamy od Girl Hell 1999, czyli dziewczyna w piekle 1999. I tak, tutaj pojawiają się dwa zaskoczenia. Po pierwsze, jest to film pochodzący z 1999 roku. No, tego nikt się nie spodziewał. Oraz jest to film japoński. I generalnie najprościej mówiąc, film opowiada o tytułowej dziewczynie, która mieszka wspólnie z ojcem oraz siostrą, która jest ciężko okaleczona po wypadku samochodowym. I no, że tak powiem, dziewczyna nie ma łatwo, ponieważ jej ojciec ma dość specyficzne upodobania względem swoich córek. Dodatkowo, gdyby tego było mało, po okolicy, w której mieszka, grasuje kilku mężczyzn, którzy lubią atakować kobiety.
i robią to dość często. No i później sytuacja jest dość prosta, oni ją łapią, robią z nią różne złe rzeczy. W międzyczasie ona zabija jakąś bezdomną, która w sumie podobno była gitem, więc nie wiem, o co chodzi. Mega posrany, gówniany film istniejący tylko po to, żeby pokazać jak największą ilość przemocy i brutalności na ekranie. Nic ciekawego. Kolejny film jest już dużo gorszy i jest to film pochodzący z 1991 roku, wyprodukowany w Niemczech i oryginalny tytuł to Ostermontag. Aczkolwiek tytuł ten został przetłumaczony na język angielski i brzmi on: naplułem na twoją... Nie będę używał oczywiście pewnych słów. Dam tylko, że oryginalny tytuł tego filmu, czytaj, Poniedziałek Wielkanocny, pewnie ma jakieś powiązanie z fabułą tego filmu, ale nie wiem, bo jakoś nie do końca skusiło mnie, żeby go obejrzeć i w sumie dobrze. Nawet nie wiem, od czego zacząć, ale to jest ziomek, który odpowiada za ten film, występuje w tym filmie, jest prawdopodobnie największym zjebem, o jakim usłyszeliście do tego momentu. Więksi będą trochę później na następnych warstwach tego pieprzonego iceberga. W każdym razie z tego, co się dowiedziałem, czytaj, kolega mi mówił, to jest film, który przedstawia coraz to gorszą i gorszą i obrzydliwszą przemoc wobec kobiet. Nie wiem, co mu nasrało do łba, że stworzył coś takiego, ale może przejdźmy już trochę dalej do następnego filmu, którego tytuł też jest wzięty z kosmosu. Woman's Flesh, My Red Guts. Flaki kobiety, moje czerwone flaki. Kurwa. Znajdźcie Boga w swoim życiu, a nie kręcicie filmy, nie? Film opowiada o młodej kobiecie, która... Kuźwa, pociąg jedzie, ja pier... Film opowiada o młodej kobiecie, która traci męża, bo ten zostawia ją dla innej kobiety, a później przez całe 41 minut filmu, bo tyle ten film trwa, okalecza się na ekranie w bardzo mocny sposób. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, jest to film japoński i ma tylko jedną osobę w obsadzie. Niejaka Ayaka Tomozawa. I z tego, co widzę, to ona nie wystąpiła już nigdy więcej w jakimkolwiek filmie. Ciekawe dlaczego. Generalnie znalazłem pewne obrazki z tego filmu na necie i jakby to jest ponownie bezsensowna przemoc totalnie. Co to robi Duna, człowieku? Jakby, what the fuck? Co do kolejnego filmu, nawet nie wiem, od czego zacząć i nie wiem, co oni w Japonii mają nasrane we łbach, że robią takie filmy, bo to ponownie jest japoński film. Tym razem o tytule Tumbling Doll of Flesh, czyli koziołkująca lalka z wnętrznościami. I tak, to jest ponownie jakiś gówniany japoński film, taki już naprawdę bardzo gówniany, z 1998 roku, gdzie macie kobietę, która jest torturowana przez cały film. W filmie ponownie mamy dwójkę filmowców, którzy bardzo mocno chcą się wybić w internecie i kręcą po prostu jakiś film, gdzie mają jednego aktora, jedną aktorkę i... No wiecie, co później się z nimi dzieje, najpewniej. Stary, to jest takie chore gówno, że... Coraz gorzej mi się... O kurwa mać. Jezu, znalazłem... O Jezu, znalazłem stary... scenę z filmu na necie, w sensie... O Jezu, jakie gówno. Dobra, wiecie co, przejdźmy... Jakbyście tak mieli już dość tych japońskich pojebanych filmów, to kolejny też dla odmiany jest japońskim pojebanym filmem. My Chan's Daily Life. Codzienne życie Mei Chan. Czyli takiej kobiety z Japonii, która jest torturowana przez cały film. Ogólnie to ja już przed zrobieniem tego filmu myślałem, że wiem dość sporo o takich posranych gównach w internecie. Ogólnie jakie kiedykolwiek powstały i tak dalej, ale kiedy robiłem tego iceberga, dowiedziałem się, że w sumie to ja nie wiem jeszcze nic. Ja nic nie widziałem tak naprawdę. Dowiedziałem się dopiero teraz. Generalnie to jest adaptacja mangi o tym samym tytule. I tak, podobno manga jest dużo, dużo bardziej krwawa od filmu, który adaptuje ją. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o fabułę, to do czynienia mamy z tytułową dziewczyną, która odkrywa, że ma zdolności regeneracyjne, czytaj, jeżeli utnie sobie nogę, to ta jej odrośnie. W wyniku czego jakiś bogaty gość wynajmuje ją jakimś innym ludziom, którzy płacą za robienie z nią różnych zdeprawowanych rzeczy, a później ona się regeneruje i... idzie do następnego klienta. To jest okropne, stary. Co ci ludzie biorą? I tak, moi drodzy, kończymy już te japońskie filmy i przechodzimy dla odmiany do amerykańskiego. The Taming of Rebecca. Czyli w tłumaczeniu na polski oswajanie Rebeki. I tak, ja mam naprawdę dość mówienia o tym samym chorym gównie, jakie występuje w tych filmach. Powiem tak, fabuła tego czegoś
z tego co się dowiedziałem, to jest dokładnie to samo co wszystkie inne pozycje na tym icebergu dotyczące jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet, więc może nie będę mówił dalej. W każdym razie to, o czym warto wiedzieć propos tego filmu, to jego reżyser po wydaniu go postrzelił gościa w lodziarni, po prostu biały dzień postrzelił gościa w lodziarni. Potem tłumaczył się tym, że on chciał obrabować tą lodziarnię. Generalnie gościu nie zginął, aczkolwiek reżyser został aresztowany, a po odsiedzeniu swojego wyroku poszedł na studia, a później został programistą. Dość niespodziewany zwrot akcji, bym powiedział. Necrophiles. Dobra, to będzie szybkie. To jest film powiadający o zombie ożywionych przez satanistyczny kult, które wychodzą na ulicę, zabijają i napadają kobiety na pewnym... Kurwa, nie chcę o tym gadać, to jest... Generalnie film jest strasznym gównem, jest nawet dostępny na YouTubie. Stary, no popatrz na to, nie? W jaki sposób miałbym określić ten film inaczej niż gówno, nie? To się nie da. Najbardziej to mnie w sumie zastanawia... Jak ten ziomek musiał wejść na to drzewo, nie? Że go nagrał jak tam biegł i ile razy musieli to dublować, żeby on nie spadł, nie? To jest to, co mnie najbardziej interesuje w kwestii tego filmu. Generalnie przeskanowałem ten film trochę i to jest najdziwniejsza, najgłupsza rzecz, jaką widziałem od bardzo dawna i jestem trochę ciekaw, czemu YouTube jeszcze tego nie usunął, bo to jest na YouTubie od, uwaga, roku. Nie wiem. Taka. Nie jestem w stanie wziąć tego na poważnie. Patrzcie na to wykonanie, na to aktorstwo. Stary, nie da się, nie? Eccentric Psycho Cinema. To jest film, na którego temat w internecie zbyt wiele wzmianek nie ma. Najpewniej wydany został na płytach. Rzekomo jest 7 części tego czegoś. No i powiem wam tak. To jest jakiś montaż takich naprawdę posranych, strasznych, brutalnych scen. Gateway Meat to film z chyba najobrzydliwszą okładką, jaką... Birim przyszedł. Najobrzydliwszą okładką, jaką widziałem. Potem dodam, na razie skupmy się na naszym zadaniu. No i powiem wam tak, po prostu przeczytam opis tego filmu na IMDb. Kiedy jego ojciec, satanista, umiera, próbując otworzyć portal do piekła, Markus morduje miejscowych mieszkańców, aby kontynuować misję. Z pomocą rodziny, na oczach jego córki, stawia czoła presji przywoływania demonów, tak jak jego ojciec. Czyli w skrócie jest gościu, którego starym był satanista, który umarł i teraz ten sobie, nie wiem, przywołuje demony, bo to jest jego misja życiowa. Czego nie rozumiesz? I potem oni go gdzieś tam walą trochę i kuźwa jest... Jest brutalnie i tak dalej. Chyba wszystko, nie? Nawet nie wiecie, jak bardzo cieszę się, że już jesteśmy po 5. warstwie. Zostały nam co prawda te 3 najgorsze, ale jesteśmy już bliżej końca niż dalej. Dobra, lecimy. Warstwa numer 6. To są tak zwane szokumenty. Filmy dokumentalne, które mają w sobie bardzo dużo szoku. Szczerze, ciężko będzie mi to wyjaśnić w tym momencie własnymi słowami, więc to, czym właściwie jest szokument, dowiecie się z filmów, które będę omawiał, które znajdują się właśnie na tej warstwie. Zaczynamy od Mondo Cane. W języku polskim Pieski Świat. Jest to włoski film z 1962 roku, nawet doczekał się części drugiej. I w momencie, gdy wychodził, narobił bardzo dużo szoku tym, że przedstawiał prawdziwą śmierć. Niemniej jest zdecydowanie mniej szokujący od pozycji, które przegadamy sobie za moment. Film zasadniczo przedstawia dość osobliwe obyczaje ludzi z różnych części świata. Między innymi jest tutaj scena w pewnej chińskiej restauracji, w której klient może sobie wybrać pieska, którego chce zjeść, a następnie skonsumować go. Tak, bo... Generalnie w tamtych krajach stosunek do piesków jest troszkę inny niż u nas. I cały film jest zbudowany w taki sposób, że tuż przed sceną z restauracji w Chinach jest scena z Ameryki, z jakiegoś parku dla psów, gdzie pieski są traktowane bardzo miło przez ludzi,
którzy je kochają. Generalnie cały film jest zbudowany na zasadzie takiego bardzo mocnego kontrastu. Oczywiście przekłada się to również na inne sceny, które możecie tutaj zobaczyć. Niemniej głównym celem tego filmu było właśnie zszokowanie ludzi i jak widać się to udało. O następnym filmie mogliście już trochę słyszeć, jego nazwa to Faces of Death, Oblicza Śmierci. Jest to film z 1978 roku, w którym patolog Francis B. Gross prezentuje różne nagrania z różnych miejsc na całym świecie, które dotyczą śmierci. On jest tym zafascynowany, mówi o tym, opowiada po prostu. I żeby powiedzieć, że te nagrania są mocne, to jakby nie powiedzieć nic. Film został zbanowany w 46 krajach na całym świecie. Faces of Death, jak widać, okazało się być takim sukcesem, że później powstało do tego jeszcze 8 kolejnych części. Ostatnia z nich wyszła w 1999 roku. Sam film przedstawia różne momenty bardzo różnych śmierci w bardzo różnych okolicznościach. Niemniej staje się on coraz mocniejszy od samego początku do samego końca. Zaczyna się od jakichś nagrań z rzeźni, z nielegalnych walk psów, które są organizowane w pewnych częściach świata. Następnie przechodzi przez publiczne egzekucje, a kończy się na policyjnych nagraniach przedstawiające ofiary morderstw na ulicy. Czy po prostu ciała leżące na ulicy po morderstwie w biały dzień lub ciemną noc. Dodam tylko, że Faces of Death zarobiło 35 milionów w box office. Jakby to jest trochę posrane, że tego typu film zarobił taką kasę. Tylko że to, co jest interesujące w kwestii Faces of Death, to mniej więcej połowa tego filmu jest fikcyjna, a połowa wydarzyła się naprawdę. Tu jest właśnie ta granica, że nie zawsze masz pewność, czy wszystko, co widzisz w filmie, wydarzyło się naprawdę, czy też nie. W odróżnieniu od filmu, który wyszedł niedługo później, który jest wprost zainspirowany Faces of Death i przedstawia już w 100% prawdziwe rzeczy. Mowa tutaj o następnej pozycji, czyli o Traces of Death. Film pochodzi z 1993 roku i ponownie rozpoczął całą serię tych filmów, która liczy sobie łącznie 5 części, z których każda kolejna ma wrażenie, że miała coraz bardziej, nie wiem, posraną okładkę czy coś. Tutaj żadnej fabuły nie ma. Film to dosłownie mixtape bardzo nielegalnych, okropnych materiałów przedstawiających śmierć bądź przemoc i dodam tylko, że wszystkie są w 100% prawdziwe. Napięcie, obrzydliwość, zło w tym filmie rośnie wraz z upływem czasu i pod koniec staje się on już tak totalnie na maksa szokujące. Niemniej dodam tylko, że jest dużo ciężej dostępny od Faces of Death na przykład. Jeżeli chodzi o zakończenie, to obserwujecie tam na przykład śmierci podczas różnych wojen czy śmierci plemienne. Na zasadzie, kiedy jakieś plemię cię schwytało, a później robiło z tobą różne rzeczy w ramach jakiejś zemsty czy coś. Na przykład będzie tam kanibalizm, pewnie nabijanie na pali i tak dalej. Generalnie nie minęło dużo czasu i znów jesteśmy przy japońskich filmach, ponieważ kolejny film na tej warstwie to Junk Film z 2008 roku. I w tym filmie jest gościu, który podróżuje po świecie i robi różne nagrania czy zdjęcia śmierci i później pokazuje je w tym filmie, tworząc bardzo szokującą całość. Nie wiem, czy na tym etapie można do tego wszystkiego dodać coś jeszcze. African Adido. Jest to ponownie włoski film z 1966 roku, który przedstawia różne sytuacje w Afryce. I generalnie tutaj pojawia się pewna nieścisłość, gdyż pewne źródła uznają ten film za włoski, a natomiast inne za brytyjski. Miałby on wyjść w latach 60. w momencie, kiedy Afryka na moment uzyskała niepodległość po tym, jak Brytyjczycy wycofali swoje kolonie stamtąd. Niemniej wyjaśnić możemy to w taki sposób, że jest to film, którego produkcja zlecona została przez Wielką Brytanię, z informacji, do których się dokopałem w celu pokazania Afryce, że ich państwo jeszcze nie jest gotowe na życie bez kolonii, ale może za chwilę do tego przejdę. I po prostu Wielka Brytania zleciła produkcję tego filmu Włochom, a dokładniej autorom filmu Mondo Cane. Stąd właśnie ta nieścisłość między tym, czy film jest włoski, czy brytyjski. Najpewniej jest włoski, wyprodukowany na zlecenie Wielkiej Brytanii, ale oczywiście mogę się mylić, chociaż wydaje mi się być to najlogiczniejszym scenariuszem. Przykładowo film przedstawia krwawe walki plemienne, sytuacje związane z czy między innymi skutki miejscowej gospodarki, prowadzące po prostu do dewastacji przyrody. Sam film jest zdecydowanie dłuższy od całej reszty z tej warstwy, ponieważ trwa 2 godziny i 20 minut. Przykładowo jedna ze scen przedstawia stos ludzkich dłoni, rdzennych mieszkańców Afryki. Albo chociażby stos ciał tych mieszkańców, czy ciężarówki te ciała wiozące. No, bardzo okropna rzecz.
W rzeczywistości był to film propagandowy, który wyszedł na niedługi okres po tym, jak Wielka Brytania wyodrębniła się od kolonii w Afryce, przez co Afryka przez pewien czas była niepodległa. A Wielka Brytania, zlecając stworzenie tego filmu, co więcej ekipie odpowiadającej za Mondo Kane, chciała, żeby był jak najbrutalniejszy i jak najokropniej pokazywał tą rzeczywistość w Afryce. Między innymi tamtejszą wojnę domową czy ówczesne starcia między plemionami. Akcja filmu rozgrywa się na przestrzeni 3 lat i pokazuje takie wydarzenia jak m.in. wojna domowa w Kongu, czy chociażby rzeź tysięcy ludzi na przestrzeni tego czasu. I nawet ekipa filmowa twierdziła, że właśnie rzeczy, które widzimy w tym filmie, są rzekomo jedynym faktycznym udokumentowanym materiałem z tamtych czasów, przedstawiających właśnie tę sytuację. Niemniej trzeba z tyłu głowy mieć fakt, że w gruncie rzeczy rzekomo jest to film propagandowy, przez co nie oddaje w 100% kontekstów przedstawionych sytuacji, plus powstał po to, żeby Afryka jednak stwierdziła, że oni dalej tych kolonii potrzebują. To jest bardzo dziwny element historii, o którym wiele osób nie wie. I skoro mowa już o właśnie takich typowo propagandowych filmach, to kolejny będzie dotyczył wojny w Iraku. Buried in the Sand, zakopany w piasku. I tak, w tym filmie macie dosłownie każdy element tego, czego możecie się spodziewać po proamerykańskim filmie na temat tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Czytaj jakieś publiczne egzekucje i resztę tego wszystkiego, co mogłoby mieć tam miejsce. Film stawia na to olbrzymi nacisk i nawet pokazuje pewne połączenia między tym, co działo się na Bliskim Wschodzie, a z tym, jak postępowali Niemcy podczas II wojny światowej. Generalnie to oraz film z poprzedniej pozycji to są na maksa dziwne rzeczy i ten jest jeszcze dziwniejszy. Więc może przejdźmy dalej. Orozco de Embalmer. Co to są za nazwy? Orozco Balsamista. Uwaga, to jest hiszpańskojęzyczny, japońsko-kolumbijski film z 2001 roku w reżyserii gościa, który odpowiada za Junk Films. Jak widzicie, chłop miał mocno nasrane we łbie. I film właśnie skupia się na tytułowym Orozco, który jest balsamistą w jednym z najbiedniejszych kolumbijskich miast i po prostu pokazuje jego codzienną pracę. Czyli w skrócie balsamowanie zwłok. W pewnym stopniu pokazuje też m.in. kolumbijskie slumsy, a jednocześnie widzimy Orozco, który chowa zwłoki najczęściej w miejscach, gdzie ci ludzie zginęli. Ponieważ w kolumbijskich slumsach siłą rzeczy to wszystko wygląda trochę inaczej niż u nas czy innym kraju, chociażby europejskim. Death File Red. To jest film z 1994 roku i okej, to będzie szybkie. To jest ponownie zlepka różnych filmów przedstawiających bardzo brutalną śmierć bądź jakąkolwiek formę deprawacji. Jest to zlepione w ponad 1,5-godzinny film. Ponownie jest to jeden z tych posranych filmów azjatyckich, najpewniej z Japonii. Nie ma o nim zbyt wielu informacji w internecie. Tylko że ciekawe jest to, że na stronie IMDb są dwa zdjęcia z tego filmu. Pierwsze to jest najpewniej jakiś screen z GTA San Andreas, a drugi dla odmiany to screen z Minecrafta. Dodatkowo z Pocket Edition. Banned from television. Zablokowane w telewizji. To może was zaskoczyć, ale jak nazwa sugeruje, jest to film będący wielką składanką klipów, których telewizja nie mogła wyemitować ze względu na brutalność, bądź po prostu ze względu na to, że są może nieodpowiednie do emisji. Co interesujące, podobno jeden z klipów w tym filmie pochodzi nawet z Polski, a dokładniej z Warszawy. Ale poza informacjami na Filmwebie nie ma na to jakichś innych dowodów, a samego filmu nie widziałem. Jest to już jeden z tych na maksa trudno dostępnych. Co prawda znajduje się on na Amazonie, nawet jest do kupienia. Niemniej z wiadomych względów jakoś, kurde, nie mam motywacji, albo jakichkolwiek chęci, albo po prostu jestem zdrowy na umyśle. Co interesujące, film okazał się być na tyle dużym sukcesem, że powstała do tego jeszcze druga i trzecia część. Black Metal Veins. Czarne metalowe żyły. Jest to 1,5-godzinny film z 2012 roku i generalnie fabuła tego czegoś przedstawia się w taki sposób, że masz piątkę osób, które w przeszłości były uzależnione od pewnej niedozwolonej substancji i po prostu opowiadają o swoim życiu, a na przestrzeni całego filmu widzimy bardzo obrazowe pokazanie staczania się coraz niżej. Jeżeli cały temat
może nie wydaje wam się na tyle szokujący, to powiem tylko tyle, że jego reżyserem jest Lucifer Valentine. Ten sam gość, który odpowiada za trylogię Vomit Gore, którą omówiłem jakieś pół godziny, 20 minut temu. I tak, to może wydawać wam się absolutnie nieporównywalne, jeżeli chodzi o to, jak mocne to jest do pozostałych pozycji na tej warstwie, więc możecie zastanawiać się w sumie, o co chodzi, czemu to tutaj jest. Ano dlatego, że historie przedstawione w filmie wydarzyły się naprawdę, co więcej, zostały nakręcone w momencie, kiedy faktycznie się działy, ponieważ Lucifer zgodził się na nagrywanie ludzi uzależnionych od heroiny oraz na niepodejmowanie jakiejkolwiek ingerencji podczas kręcenia. Czytaj, powiem tak, na początku filmu ginie jedna z tej piątki osób. Lucifer widział to, nagrał to i nie mógł zadzwonić na policję, bo ponoć miał się nie wtrącać. Później jeszcze inna osoba ginie, ponieważ przedawkowała i ponownie Lucifer nie może zadzwonić na policję, bo przecież kręci film. To jest chore, ale naprawdę coś takiego istnieje i naprawdę to się wydarzyło. Z kolei inna postać, tym razem kobieta, również uzależniona od heroiny, zaczyna pracować jako prostytutka, żeby na nią zarobić, i film również to pokazuje, jakby to wszystko było nagrywane. Niby można by stwierdzić, że przecież film ma w gruncie rzeczy dobry przekaz, na zasadzie pokazuje ci, gdzie narkotyki mogą cię doprowadzić, jak źle może się skończyć zażywanie ich, i film faktycznie to pokazuje. Niemniej mam wrażenie, że głównym celem tutaj było pokazanie jak najbardziej szokującej rzeczywistości i podobno to się udało. No, coś okropnego. The Dark Side of... mroczna strona pewnych specyficznych filmów dla dorosłych. I to jest ponownie film wyprodukowany przez rząd brytyjski specjalnie dla Channel 4, to jest taka stacja telewizyjna w Wielkiej Brytanii. I macie tutaj na przykład narratora, którym jest gościu, który odgrywał rolę 9. doktora w Doktorze Who. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek w ogóle tutaj oglądał. I generalnie to film po prostu pokazuje mroczną stronę przemysłu filmów graficznych, ludzi tam występujących poprzez odspożywanie narkotyków, po różnego rodzaju zbrodnie, które są gdzieś ukryte w tym wszystkim. No, chore gówno generalnie, i poniekąd przestrzega przed oglądaniem takich rzeczy i wspieraniem tego przemysłu, który kryje podobno wiele mrocznych rzeczy. Archivos de Morte to jest film, który po dziś dzień, nawet mimo tego, że został już spopularyzowany w tym samym icebergu 3 lata temu, kiedy omawiał go Wendigun, to do tego momentu jest dość ciężki do odnalezienia w internecie, ponieważ znajduje się na dość dziwnych stronach, przykładowo na takiej jednej, która jest specyficzna. W tłumaczeniu na polski jest to Oblicza Śmierci. Tak, podobnie do tego innego filmu, który omawiałem wcześniej, niemniej ten jest po prostu gorszy. I w sumie to tak możemy to opisać. To jest ponownie szokument, który jest mocniejszy od innych szokumentów i pokazuje no naprawdę basicowe rzeczy, jeżeli o to chodzi. Oczywiście, o ile mogę to w ogóle opisać w ten sposób. Macie tam na przykład podobno więcej klipów z jakichś operacji plastycznych i tak dalej. I powiem tak, wcześniej mogłem używać sformułowania chore gówno, którego definicja jest, że oglądasz coś, co jest bardzo gówniane, a jest jednocześnie chore, posrane i absolutnie nie spodziewasz się zobaczenia czegoś aż tak nienormalnego. I myślę, że jest to sformułowanie, które nawet nie jest w stanie określić tego, co znajduje się na tierze 8, na 8 warstwie iceberga. I powiem tak, to są już filmy, których zawartość jest prawdziwa, to znaczy wydarzyły się naprawdę i są największym pokazem obrzydliwości, jaki tylko może istnieć. I może najlepiej przedstawię wam to pierwszy film na tym tierze, czyli UNKB-002. I tak, to jest film, którego opis będzie odpowiedni dla większości rzeczy na tym tierze. Jest to film porczny, z bardzo dużą ilością scen typu sranie, jedzenie tego, bądź wymiotowanie i jedzenie tego. Smacznego, pychotka. I nie wiem, czy ja naprawdę chcę jeszcze jakkolwiek to opisywać. Jest to okropne, więc może przejdźmy dalej, żeby czym prędzej ten 8 tier przelecieć. Goose o Milk to w sumie ta sama sytuacja co wcześniej, tylko różnica jest taka, że z tym filmem rzekomo na jakiś dziwnych odmętach internetu istnieje challenge, podobny do challenge'u z Two Girls One Cup, że
Odpalasz film ludziom? Ja nie myślę, że oglądacie coś normalnego, a oglądacie coś bardzo, bardzo nienormalnego. Naprawdę, nie szukajcie tego w internecie nawet. To jest okropne. Z tego co widzę, jest to podzielone na 4 części, w sumie na 5 części. I wszystko to zostało wydane między innymi na płytach fizycznie. I naprawdę zastanawiam się, kto to kupił. I obejrzał, twierdząc, że tu jest świetny kolejny fragment mojej wielkiej kolekcji filmów. Nie wiem, dziwne. Kanał 309. To jest dziwny film. Opowiada chyba o jakimś kulcie, którego członkowie noszą maski kozłów. Z tego, do czego doszedłem, przetrzymują ludzi w jakiejś mega meliniarskiej piwnicy. No i robią z nimi różne deprawujące rzeczy. I macie tam sporo jakiegoś, powiecie, rozbieranej przemocy. Ja nie wiem, to jest już taki poziom chórego gówna, że... Przejdźmy dalej. Death to Kafar. To jest podobno film propagandowy ponownie, wymierzony przeciw Bliskiemu Wschodowi ze strony Stanów Zjednoczonych. I z drugiej strony w sumie może nawet pojawił się na złej warstwie, bo nie jest tak bardzo zły i poryty jak cała reszta rzeczy na tej. No ale z drugiej zdaje się, że jest na pewno gorszy od innych podobnych pozycji z poprzednich tierów. Screamfest to jest jakiś film z 1999 roku, gdzie macie ponownie taką mega okropną, najokropniejszą przemoc ze wszystkich. Między innymi przy użyciu robaków czy pająków. To jest obrzydliwe po prostu. Vomit Enema 1 i 2 to jest chore gówno. To jest po prostu chore gówno. Naprawdę nie chcę. Po prostu powiem tak. Chore gówno. Chore gówno. Chore gówno. Nie wiem, czy mogę to pokazywać, ale po necie lata kilka obrazków z tego czegoś. Na przykład jest zdjęcie gościa, nagiego gościa w wannie. W wannie pełnej gówna, dosłownie. Pełnej kału odchodów. On jest cały tym pokryty, jest dodatkowo łysy i trzyma głowę w kiblu, on dosłownie ma głowę w muszli klozetowej, która też jest tymi fekaliami uwalona. To jest prawdopodobnie najbardziej obrzydliwe zdjęcie, jakie mogliście widzieć od bardzo dawna. Jest też tego więcej. Ja naprawdę zastanawiam się, czemu jakby normalny internet jeszcze tego nie zbanował. To jest dosłownie tak łatwo dostępne. Jest jakiś gościu w masce świni chyba? Dobra, to jest zbyt okropne, stary. Kuso Limitless. To jest już ten moment ponownie, kiedy ja nie muszę niczego opisywać, bo to jest dokładnie to samo. Fuj. Czemu ja to wpisałem? Najbrzydsze rzeczy po prostu. To samo, o czym wspomniałem wcześniej. Motel Files and Other Random Cuts. To jest film stworzony przez gości od kanału 309 i w sumie to jest dokładnie to samo. Po necie lata jeden screen z tego i ja nie chcę dłużej, naprawdę. Dodam tylko, że to są chyba rzeczy, które wydarzyły się naprawdę. Katie Trilogy. To jest trylogia filmów z Japonii. I tak szczerze, to wygląda jak jakaś bardzo dziwna wersja Fight Club. A nie, przepraszam, to nie ten film. Chodzi o trylogię KT-602, KT-606, KT-610. Samo co wcześniej, nie opłaca mi się tego opisywać. Jest okropne i jest strasznym gównem. Sadly Scream. Jeżeli pamiętacie rzeczy z poprzednich pozycji, te dotyczące bardzo mocnego torturowania kobiet, to jest to samo. Ale mocniej i najpewniej wydarzyło się naprawdę i naprawdę zostało nagrane, na coś pewnie zgrane i jest pewnie nielegalne i nie chcę dalej tworzyć tego filmu, a zostało nam jeszcze tyle rzeczy. I generalnie to coś ma jeszcze sequele i te sequele to są filmy bardzo podobne do Piły i są mega dziwne i ja trochę nie rozumiem. The fuck? W sensie, nie wiem, czy to się wydarzyło naprawdę. Część rzeczy na necie sugeruje taki stan rzeczy. Ja nie wydawałbym jakichś
bardzo mocnych osądów, ale to jest takie chore gówno znowu, stary, że ja nie wytrzymam. Genki 18, 19, 21. To są już absolutnie najgorsze, najobrzydliwsze, nie wiem jak to opisać, rzeczy w internecie. W ogóle poza nim najpewniej. I generalnie powiem wam tak, jest na internecie, w internecie grupa osób, która lubi oglądać różne rzeczy i podobno oglądali niektóre rzeczy, które opisałem wcześniej, oglądali też to i genki ich złamało, ponieważ to są absolutnie obrzydliwe filmy, właśnie podobne do pozostałych rzeczy na tej liście. Tylko że chociażby z użyciem ośmiornicy, robaków, ryb czy żab. I pozwól się, że w tym miejscu skończę. No Vaseline. Co? Bez wazeliny. Najlepsze py. Swindle. No i to jest znowu film tych debili od kanału 309 i tego drugiego. To jest ponownie bardzo gówniany podobno film z podobnymi motywami i z jakimiś połączeniami z demonami i tak dalej. Obrzydliwość tylko mocniejsza i jakoś tak strasznie zmontowana czy coś. Bo nie rozumiem, jak bardzo musisz być na stronę wełby, żeby zrobić jeden taki film, stwierdzić, że to jest zajebisty pomysł i do tego dograć jeszcze drugi i trzeci, który jest gorszy od dwóch poprzednich razem wziętych. To pewnie tyczy się dużej części osób odpowiedzialnych za film, o których dzisiaj albo ogólnie w tym filmie gadam, ale no, trzeba mieć na pewno talent, determinację, dyscyplinę i nie wiem, plus 10 do jakiegoś speed boosta czy coś, nie? I warstwa 8. To są rzeczy bardzo podobne do snuff R 73. Na zasadzie coś niby istnieje. Niby ktoś to widział, niby ktoś o tym słyszał, ale nikt nie jest w stanie potwierdzić istnienia tych rzeczy. To wszystko istnieje jako legendy w internecie. Nie masz jasnego dowodu na istnienie tych rzeczy. Jakiś screen z Reddita, czy to może być dowodem? Każdy może wstawić screena czegokolwiek, twierdząc, że to jest właśnie to, o czym gadamy. I to sprawia, że ta ósma warstwa jest trochę bardziej komfortowa od reszty, ponieważ nie muszę dawać wam dokładnych przykładów tego, co dany film może zawierać, ponieważ nie ma potwierdzenia, że ten film albo istnieje, albo faktycznie, jeżeli istnieje, zawiera te rzeczy. W związku z czym będzie mi się o tym mówić komfortowiej, niżeli o warstwie numer 7, z wyjątkiem pierwszej pozycji na tej warstwie, która z jednej strony kumam, że mu to się wzięła, ponieważ nie ma jasnego potwierdzenia na to, że ten film istnieje, przynajmniej takiego dosłownego, za wyjątkiem pewnej relacji, o której powiem wam zaraz, aczkolwiek według tej relacji to ten film bardziej pasuje do tieru 7, ale może przejdźmy już do sedna. I tak, ten film ma taki tytuł, oczywiście słowo na S musiałem ocenzurować i powiem wam tak, sam najpewniej nie znalazłbym na jego temat zbyt dużo informacji, ponieważ zostało to schowane bardzo i w sumie nie ma na ten temat zbyt wiele rzeczy w internecie. Na szczęście jest film Wendy Guna, który omówił ten sam iceberg co ja i on dokopał się do informacji na temat tego filmu. Pomógł mu gościu z Brazylii, który posługuje się chociażby językiem portugalskim i właśnie z Portugalii ten film pochodzi. On, że tak to ujmę, po usłyszeniu pytania o ten film odpowiedział: czy ty naprawdę jesteś pewien, że chcesz to zobaczyć? Ale w końcu powiedział mu i tak, dobra, trzymajcie się, bo to jest mocne. Jest to film wyprodukowany pomiędzy latami 60. a 80. Jest to film bardzo podobny do wszystkich pozycji z tieru 7, z poprzednich tierów, te wszystkie filmy, które dotyczą jakiejś przemocy seksualnej na czymś bądź na kimś. To podobno jest to samo, tylko że z koniem. Jakby mój mózg do tej pory nie jest w stanie tego przetworzyć. I tak, teoretycznie jest to typowe chore gówno, tym bardziej zoją, ale to nie koniec. Jakby musicie skumać, dlaczego ten film powstał. Generalnie jest to film, którego fabuła opiera się o gościu, który choruje na AIDS, więc goni ludzi po ulicy i robi z nimi różne rzeczy, bo pewnie to jest to, co powinien robić, kiedy zachorował na AIDS. Po prostu roznosi swoją chorobę. No i po drodze znajduje konia. Jakby wiecie, co się działo później, ale czy wiecie, czemu ten film powstał? Jakby, ja was proszę. Jakby
Nie oglądajcie tego w tym momencie. Zastopujcie film. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, proszę was, zróbcie to dla mnie. Bardzo chętnie poczytam wasze komentarze. Napiszcie w tym momencie, w komentarzach, dlaczego waszym zdaniem ten film powstał. Co za tym stoi? Dajcie jakąkolwiek teorię, to co pierwsze przyszło wam do głowy, jakąkolwiek myśl, możecie nawet zatrzymać się, przemyśleć to, wziąć pod uwagę wszystkie filmy, które mówiłem do tego momentu i po prostu napisać waszą teorię. Jakby ja was proszę, bo to będzie dla mnie ważne. Gotowi? Napisaliście już? Okej, więc film ten powstał w momencie, kiedy w Portugalii szalała naprawdę mocna cenzura. I po prostu kręcenie, publikowanie i dystrybucja tego typu filmów, całkiem słusznie zresztą, była zakazana. Aczkolwiek z jakiejś paki był tam pewien rynek, który miał bardzo wysokie zapotrzebowanie na takie filmy, w związku z czym rząd Portugalii podobno miał sfinansować, wyprodukować i wypuścić film tego typu z koniem. Po to, by pokazać ludziom, że hej, są takie filmy, których my nie chcemy, żebyście oglądali ani produkowali, ale wy je chcecie, więc wypuścimy taki sam dla was, żebyście zadali sobie pytanie, czy naprawdę chcecie to oglądać. Jakby wiecie, to jest głupie, może nawet można stwierdzić, że śmieszne w pewnym sensie. Jakby spojrzeć na to w taki sposób, że to jest film przedstawiający bardzo nielegalne, bardzo okropne rzeczy, które podobno miały zostać wyprodukowane przez rząd jakiegoś kraju. Przynajmniej to mówi Wendy Goon. Sam za to nie poręczę, gdyż nie znalazłem na ten temat żadnych informacji, lecz podobno, chociaż nie wiem, jakby tu jest tyle takich głupich nieścisłości ze sobą, w sensie są bardzo złe filmy, których nie powinno się oglądać, jest na nie wielkie zapotrzebowanie, więc rząd jakiegoś kraju finansuje i tworzy taki film. Jakby to jest nie do pomyślenia tak naprawdę, tym bardziej teraz, kiedy podobno istnienie tego filmu zostało na tyle zatarte, że naprawdę ciężko jest znaleźć na jego temat jakiekolwiek informacje. Niemniej jakby nie patrzeć, jest to szokujące. I to tak dosłownie pod każdym względem. Snuff R73. O tym zagrałem zielony film. Nie wiem, czy dowiedziałem się z niego czegokolwiek na temat tego czegoś, no generalnie straszne chore gówno z internetu. Podobno. Ktoś coś widział. Ktoś coś słyszał. Ale nikt nie zna prawdy. Nie wiem, macie o tym osobny film. Nie mam po co się powtarzać. Przejdźmy dalej. MD Pope to jest Snuffer 73, tylko że oryginalny. I w sumie tyle. Jakby podobno Snuffer 73 to jest takie sklejone gówno poniekąd z tego, co było w MD Pope, a MD Pope był pierwszy. Most disturbed person on planet Earth. Jak chcecie, mogę to zbadać w jakimś oddzielnym materiale, póki co to jest taka legenda. Nie zagłębiałem się w to, bo po co? Bo już wystarczająco chorego gówno zobaczyłem na potrzeby tego filmu. Moja psychika nie ma się najlepiej po tym kurwa wszystkim. Fubar! To już obiło mi się uszy kilkukrotnie wcześniej i to jest ponownie mixtape, takie jak MD Pope chociażby. Różnych bardzo deprawujących, brzydkich, okropnych, w sumie najgorszych materiałów. Tylko że ten ma jakieś filmy z egzekucji, z miejsc zbrodni i jest po prostu brutalny, najbrutalniejszy. I on generalnie pokazuje te wszystkie bardzo złe wydarzenia, tylko że w świetle dnia codziennego. Tam są ukazane rzeczy, które mogą wydarzyć się na co dzień każdemu z nas. Na przykład jakieś morderstwo na ulicy w biały dzień. I z tym jest pewna ciekawa historia. Otóż Fubar jest mixtape'em różnych bardzo złych materiałów. Między innymi są tam elementy pewnego filmu znanego jako Animal Farm. I to jest okropna rzecz, która pokazuje przemoc wobec zwierząt na farmach tych zwierząt. Wiecie o co chodzi, to jest absolutny najgorszy poziom chorego gówna, z którym łączy się historia, jak to brytyjski rząd chciał jak najbardziej odnaleźć wszystkie kopie Animal Farm, a następnie zniszczyć je. I zrobił to, tylko że to wszystko działo się jeszcze zanim wyszedł ten Fubar, o którym mówię teraz. Po wyjściu Fubaru okazało się, że klipy z Animal Farm podobno znajdują się na Fubarze. I to jest dość interesujące. To wychodzi na to, że któraś z kopii tak naprawdę nigdy nie została zniszczona, nigdy nie została skonfiskowana, a części z nich znajdują się dokładnie tutaj. Fubar wydany został na płytach. Na płytach, które wyglądają tak. Na eBayu jest aukcja. Znaczy była, bo w sumie to zostało to sprzedane za 200 zł. I to jest ciekawe, bo w sumie na eBayu ktoś sprzedał coś, co jest absolutnie nielegalne pod każdym względem. Aczkolwiek prawda jest taka w większości, że tak naprawdę
Każde może ci mówić, że niby Fubar widział, ale nie ma na to dokładniejszych dowodów, poza jakimiś screenami z Reddita, ale umówmy się, to wszystko może być ustawione. Fubar wyszedł rzekomo w 2014 roku, pojawił się też film z Arnoldem Schwarzeneggerem o tej samej nazwie na Netflixie, jakoś w zeszłym roku, ale to nie ten Fubar, spokojnie. To są absolutnie okropne, fatalne, brutalne rzeczy. Jakby najgorsze, co w ogóle można znaleźć kiedykolwiek. O Fubarze powstało wiele legend. To jest już ta część, w którą nie chcę się zagłębiać, a przynajmniej nie teraz. Kiedyś możemy siąść i mogę zrobić cały dokument o istnieniu tego czegoś. Mogę dokopać się do jakichś informacji. Może nawet bym to zrobił, ale patrząc na to, jak bardzo nielegalny materiał to jest, nie mam na razie takich chęci. Dodatkowo podobno pomiędzy poszczególnymi klipami miejsce miały mieć jakieś klipy z Happy Tree Friends. To jest ta taka poryta, chora bajka o tych zwierzątkach, które się zabijają w lesie. To jest legalne. Fubar jest nielegalny. W związku z czym, ja to robię po to, żebyście mieli rozrywkę, nie? Nie szukajcie tego. Po co wam to? Jakby w sumie jego istnienie nie jest tak w 100% potwierdzone, jak w sumie większości tych snafów i reszty tego chorego gówna, ale naprawdę, dla własnego dobra, bezpieczeństwa, czegokolwiek. Nie szukajcie tego, bo to jest coś, co nigdy nie powinno powstać. Ogrish Collection. To jest kolekcja klipów pochodzących ze strony, która jest już zbanowana, która nazywała się Ogrish i na stronie były po prostu szokujące filmy, gore filmy, najgorsze rzeczy, jakie mogliście obejrzeć. Zostało to zebrane w kolekcję i wypuszczone najpewniej na płytach. To też jest nielegalne, tak swoją drogą. Ogrish zmienił nazwę w 2006 roku i funkcjonował jako trochę inna strona. Jako LiveLeak. Niemniej nie szukałem tego, nie jestem zainteresowany. Teraz właśnie nazwę kolejnej rzeczy tutaj. Jakby to jest chyba zlepek słów, za które na pewno dostanę żółty dolar pod tym filmem, jego jestem pewien. No i tak staram się to mówić trochę wymijająco. No jakby wiecie, jakby tytuł mówi wam wszystko, tak? Tylko oczywiście mocniej, brutalniej, najpewniej. Ciężka sprawa. Podobno jest to francuskie, jest to zbiór francuskojęzycznych, bardzo nielegalnych klipów. W sumie tyle, chyba. Nie wiem. Nie znam się. Plus, zapomniałem tego dodać, ale jakoś od początku tej warstwy do czynienia mamy z klipami, mixtape'ami, filmami, które zawierają porno. I podobno, nie oglądałem tych rzeczy. Jakby od razu wam o tym mówię, ale to jest już zbyt przesrany moment. Naprawdę, jakby przejdźmy po prostu do końca. To, co mamy teraz, skróćmy do FM. Nie chcę tego wypowiadać, bo to się robi coraz gorsze. To są dwa mixtape'y, podobno dystrybuowane na dark webie i na tych wszystkich miejscach, jak zresztą chyba każda pozycja, za wyjątkiem tej pierwszej na tej warstwie. Okropne rzeczy. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Registros Fatais 3. Portugalski mixtape. Czy naprawdę w tym momencie jeszcze jakkolwiek muszę to opisywać? Powiem tak, to są totalnie te same rzeczy co wcześniej, z tą różnicą, że nakręcone w Portugalii. Złe, chore, gówno i tak dalej. Skończyliśmy. Wielkie dzięki za oglądanie, wybaczcie, że ten film jest bez kamerki, ale miałem pewien problem, ale już go rozwiązałem, więc kolejne filmy będą już normalnie. Wielkie dzięki za oglądanie, jeżeli podobał wam się ten materiał i chcecie więcej Asbergów w moim wykonaniu, to zostawcie kciuka w górę pod tym filmem, a także suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wpadnijcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie, my się wkrótce, trzymajcie się, miłego dnia, cześć.